Okej, okay, witam serdecznie z tej strony Pijany 1982 i zaczniemy sobie tutaj z takim prostym trzykrokowym, że tak powiem, ustawieniem w konsoli, jeśli chodzi o dźwięk i ekran, bo wiele osób miało problemy z kolorami, czy to gra była zbyt jasna, kombinacje, cudacje, bo to kolor nie takie. Słuchajcie, prosty sposób, ale oczywiście najlepiej wykorzystać ten sposób na telewizory czy też monitory, które nie posiadają HDR. Podkreślam, nie posiadają HDR. Co robimy? Wchodzimy sobie w ustawienia konsoli, wybieramy sobie dźwięk i ekran, po czym przechodzimy do ustawienia wyjścia wideo i wybieramy sobie zakres RGB. Przeważnie ludzie mają zaznaczone tutaj na automatyczne lub ograniczony. Jeśli mamy zaznaczone automatyczne lub ograniczone, kliknijcie sobie, zaznaczcie na pełny, po czym chwilowy nastąpi reset, wygasi się ekran, pojawi się ponownie i zobaczycie różnicę. Co to daje? Na pewno zauważalna jest głębsza czerń i bielsza biel, bo czarne jest czarne, a białe jest białe. I powiem Wam, najlepiej sobie zróbcie to na... przykładowo, stoimy gdzieś w Assassinie, powiedzmy, w jakiejś grze, tak żeby był spokój, żeby tam nie szurało się środowisko, czy tam nie poruszały się elementy jakoś specjalnie. Zobaczmy, jak jest na automatycznych, a później przełączycie na pełny i wejdziecie, wiecie, z menu do gry i zobaczycie, jaka jest różnica. Także to by było na tyle. Polecam to ustawienie, warto skorzystać, także pozdrawiam.